Dziękuję bardzo. Chciałem skierować pytania do pana prokuratora i pana komendanta głównego. Nie ulega wątpliwości, że do śmierci pana Bartosza Sokołowskiego doszło bezpośrednio na skutek tej interwencji. To nie może być jakiegokolwiek przypadku, że nagle ktoś się źle poczuł, nie w związku z tą interwencją, z tym zatrzymaniem, tylko że to jest bezpośredni skutek. W związku z powyższym ja się bardzo dziwię, dlaczego tutaj nie mamy kwalifikacji pod tytułem nieumyślne spowodowanie śmierci. Zaskakuje mnie to i chciałbym się dowiedzieć, z jakich powodów. Tak? Druga rzecz, zdaje się, że pan na tej sali z ust pana Bogdana Sokołowskiego usłyszał o możliwości popełnienia przestępstwa. Dokładnie te same kwalifikacje w ich domu, w czasie czynności, które miały polegać na wydobyciu, bo to chyba dobre słowo, tak, wyrwaniu tego telefonu komórkowego. I teraz pytanie jest takie wprost, czy pan będzie wszczynał śledztwo w tej sprawie, bo pan właśnie na tej sali dowiedział się o możliwości popełnienia przestępstwa. Więc to byłoby chyba obowiązek prokuratury, żeby to zrobić. I teraz przeszedłbym do... Aha, jeszcze, czy to wydobycie tego telefonu działo się pod nadzorem prokuratury, czy pan już jako prokurator, czy prokuratura już o tym wiedziała, o tych czynnościach podejmowanych przez policję, czy też nie. I teraz do pana komendanta Szymczyka. W zasadzie tutaj pada taka teza z ust posłów partii rządzącej, że za wcześnie rozmawiamy o tej sprawie. Nie wiem, czy za wcześnie rozmawiać o jakiejkolwiek śmierci, która dzieje się w zasadzie publicznie. Myślę, że tak nie jest, że dobrze jest wykorzystać taką, może inaczej, jeżeli coś takiego się zdarzyło, to policja powinna zrobić wszystko, żeby zrobić wrażenie, że przejęła się sprawą. Z ust pana, z ojca pana Bartosza usłyszał pan, że pan nie zrelacjonował działań policjantów, minuta po minucie, co robili, jakie środki przymusu bezpośredniego zastosowali. Pan nie opisał to jako komendant. Robili to, a to. Pytanie, ma pan taką listę minutę po minucie, który funkcjonariusz co robił w danym momencie? Swoimi policyjnymi słowami, co oni czynili, bo było widać brutalną przemoc, tak? Pytanie jest wprost. Czy pan potrafi dzisiaj posłom pokazać taką listę, jak pan zrobił na minuta po minucie, takie kalendarium, co czynili policjanci? Kolejna rzecz. Czy czynności w domu państwa Sokołowskich zostały zarejestrowane? Kolejne pytanie. Dlaczego mamy do czynienia z sytuacją, gdzie policja, wygląda na to, zachowuje się w sposób, jakby była na interwencji w domu osób podejrzanych, a nie jak w domu, gdzie doszło do tragedii w związku z działaniami policji, gdzie trzeba wykazać się szczególną empatią? Pan mówi o szkoleniach, no ale to już jest jakiś elementarz chyba czynności policyjnych, że w takich sytuacjach policja zachowuje się zgodnie z procedurą. Tak? Ma, nie wiem, czy ma jakiś nakaz, okazuje legitymację, jedzie psycholog. No, tutaj mamy do czynienia z relacją, która szokuje. Szokuje, po prostu szokuje, bo jeżeli tak ma wyglądać czynność policji w domu obywateli polskich, to ja dziękuję za coś takiego i za taką policję, z którym rzekomo mam być dumny. Proszę to wyjaśnić tu na tej sali, bo to nie jest objęte tajemnicą śledztwa, bo jeszcze pan prokurator go nie wszczął. Ale opinia publiczna właśnie się dowiedziała, co robiła i jak działała policja w domu niewinnych, poszkodowanych tą sytuacją ludzi, którzy stracili najbliższą osobę. Zdumiewające. Dziękuję.